Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek, zwany na YouTubie Piorunem Elektrykiem. Co to jest? Ktoś może się zapytać. To jest turbina wiatrowa. Słuchajcie, już wam tłumaczę, o co mi chodzi. Przyjechałem do miejscowości Poręby pod Sobolewem tylko po to, żeby właśnie sprawdzić, czy wiatrak powoduje właśnie hałas. A to, co usłyszycie na nagraniu, to jest tylko dźwięk przekładni, która pracuje. Ze śmigieł wiatraka to ja słyszę delikatny szum, a bardziej słyszę przekładnię, która pracuje w tym wiatraku. Bardziej słyszę właśnie tą przekładnię, która pracuje w tym wiatraku. Odległość do wiatraka to ja mam jakieś 20 metrów. A przyjechałem sobie tutaj rowerkiem. Zresztą się masz. Witam wszystkich z Sobolewa i okolic. Miło mi jest, że mogłem tu przyjechać i obejrzeć waszą wspaniałą turbinę. I obalam od razu mit tych wszystkich przeciwników turbin wiatrowych, że turbiny wiatrowe powodują migreny, bóle głowy, różnego rodzaju dziwne schorzenia i ten hałas, co jest tak ogromny i tak dalej, że to jest głośniejsze podobnie niż cała trasa ruchu szybkiego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No właśnie obalam to wszystko, bo posłuchajcie sami. To, co słyszycie, ten szum, to jest ze samych śmigieł, a te bardziej wycie, takie mechaniczne, co słyszycie, to jest dźwięk samej przekładni, która przekazuje całą moc obrotową na generator prądu. Więc ci wszyscy ludzie, którzy twierdzą, że turbiny wiatrowe to zło, to sami powinni iść najpierw do psychiatry, a potem zacząć gadać takie rzeczy. Bo to może w tych ludziach jest problem, a nie w urządzeniach. Ja stoję 20 metrów od samej turbiny. Ja tu dobrze słyszę ten szum delikatny. A będąc tam przy samej drodze w odległości 50 metrów albo i więcej, to ja nawet nie słyszałem tej turbiny. Więc ludzie, którzy pieprzą za przeproszeniem, że turbiny wiatrowe powodują różnego rodzaju schorzenia i takie inne rzeczy, no to powiem szczerze, no ludzie, idźcie się kurwa leczyć tak naprawdę. Posłuchajcie sobie. Wiem, że wieje. Ale teraz akurat nie wieje. Słychać tylko dźwięk samej przekładni, która przenosi moc na generator. Więc po prostu zarzuty tych ludzi, którzy twierdzą, że wiatraki powodują różnego rodzaju dziwne choroby i tak dalej, są bezpodstawne po prostu. Ja przyjechałem tu tylko po to, poświęciłem 30 zł na podróż pociągiem, tylko po to, żeby obalić te wszystkie pierdoły, co ci ludzie gadają na temat turbin. Miło było, że mogłem to dla was zrobić. Pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.